oznacza, że jesteśmy w połowie. Burżua, coś cienkiego. Mamy tutaj kredkę. Liner z Heute Renew. Very long lasting. Felt tip eyeliner. Fajnie przyda się. Dwunastka. Jakieś płaskie pudełko. Mango! Masło do ciała. Najbardziej czekam właśnie na takie produkty. Takie masełka, jakieś balsamy. Uwielbiam taką pielęgnację. Dziczki mamy. Co tu dzisiaj będzie? Czuję, że nie pachnie u Ciebie jeszcze świętami. Powbijaj guziki w pomarańcze i ustaw je na paterze na stole. O, fajne. Nie wiem, czy mam pomarańcze. Zaraz zobaczymy. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas. Piotrunia, my zrobił niespodziankę i zabiera mnie do kina. Dzika noc, ale jest Mikołaj na plakacie, także bardzo się cieszę. Miałam ochotę posiedzieć w domu, ale tak też mam ochotę zjeść w sumie popcorn mieszany, mój ulubiony. A na taki wcześniejszy lunch sobie zrobiliśmy burgery i w ogóle zapomniałam nagrać. Ty no, same pasy Grażynkę przywiózł. Zobaczymy, jaka to jest choinaczka. Na 10. To była taka makabryczna wersja współczesnego Kevina. O, pięknie. Jest kadr i anturaż są idealne ku rozmowie o świętach, o tym, jak w tym roku planuję je spędzić. Zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam i coś, o czym całe życie marzyłam, ale jakoś brakowało mi do tego może odwagi, może impulsu, żeby podjąć decyzję. Mianowicie wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy chwilę przed świętami. Całe święta spędzimy przy stoku górskim. Będę ten czas spędzać z mężem, córką, naszymi znajomymi i ich dziećmi. Planujemy oczywiście sobie wigilię z prezentami, z kilkoma dosłownie symbolicznie daniami świątecznymi. Nie chcemy za dużo wszystkiego, bo od tego właśnie uciekamy, można rzec. Od tego chcemy odpocząć. Żałuję, że nie spotkam się w te święta z niektórymi członkami mojej rodziny, takimi jak moim bratem, bratową, ich dzieciakami, między innymi. Nie żałuję, że nie spotkam się z osobami, z którymi nie lubię spędzać świąt, mimo że są członkami mojej rodziny. I mam do tego prawo. I wy też macie do tego prawo. Wiem, że grudzień jest bardzo trudnym miesiącem dla ludzi, którzy mają trudne relacje rodzinne, którzy są samotni, którzy z tych świąt albo nie mają z kim spędzić, albo spędzają z ludźmi, z którymi być nie chcą, którzy sprawiają, że czują się źle. Święta, po których długo do siebie dochodzą. Ja przez wiele lat miałam takie święta. Nie lubię do tego wracać za bardzo, ale kiedyś, jak byłam młodszą osobą, po prostu nie miałam wyboru, a teraz ten wybór mam. Mamy ochotę wyjechać, zobaczyć, jak to jest. Nigdy czegoś takiego nie zrobiliśmy i zobaczymy. Ktoś może powiedzieć, że jestem hipokrytką, że się przygotowuję do świąt, że dużo mówię o rodzinie, tradycji, a ja uważam, że nie jestem. Uważam, że mam jedno z najzdrowszych podejść, jakie można mieć do tego tematu. Dlatego, że bardzo szanuję swoje zdrowie i swoją osobę. I jeżeli nie czuję, że chcę się spotkać z pewną częścią mojej rodziny, to po prostu tego nie robię. Rok temu było dokładnie tak samo. Mimo, że zostaliśmy, byliśmy na Wigilii u mojej rodziny, to części rodziny nie odwiedziliśmy i to nie jest tak, że ja kłamałam, że jestem chora i nie przyjadę.
tylko w odpowiedzi na pytanie, czy przyjedziecie na Wigilię, czy na pierwszy dzień świąt, mówiłam, nie przyjedziemy w ogóle, bo nie mamy po prostu na to ochoty. Spotkamy się przy innej okazji. Mamy ochotę spędzić święta inaczej. I oczywiście wypowiedzenie takich słów nagłe w stosunku do rodziny wymaga ogromnej odwagi, ale daje nam coś niesamowitego, mianowicie przeżywamy życie tak, jak my chcemy. I te święta, które dla wielu z nas są bardzo ważne, dla innych osób w ogóle nie są istotne, dla jeszcze innych są właśnie czymś bardzo trudnym. Po prostu niech będzie tak, jak wy chcecie, tak jak ty chcesz. I nie daj sobie wymówić, że ty musisz, że jesteś zobowiązana, że tak wypada. Jeżeli ktoś cię na przykład poniża przy świątecznym stole, to powiedz mi, ile w tym jest wypadania, ile w tym jest tradycji. Nie pozwól sobie na to, szanuj siebie. Lecę zaraz po Oliwie, bo wróciła już od taty, ale on ją zawiózł prosto na korepetycję, bo w niedzielę ma matmę. I ja, słuchajcie, mnie tak zmuliło, że muszę wypić małą, szybką kawę, mimo że już jest przed 7, ale no nie dotrwam do wieczora. Tak sobie myślę, że żeby to wypocić, to przed samym snem skoczę na rowerek. Przez te moje chorowanie, przeziębienie w ogóle nie miałam żadnych treningów i czuję się klocowato. Często to mówię, jak mam takie przerwy, które zazwyczaj nie są spowodowane moim wyborem, tylko właśnie zdrowiem albo czymś, co tam się dzieje. Nie, wyborem też czasami, co ja gadam, czasami mi się po prostu nie chce i mam takie dni, że nie ćwiczę, ale teraz to mi się bardzo chce, bo nie mieszczę się w spodnie narciarskie, których bardzo potrzebuję. Okej, mieszczę się, ale jak już się wypnę, to jest sytuacja tak napięta, że stresuję się, że coś może pęknąć. Przyjechałam chwilę wcześniej i to jest ten czas, kiedy podpisuję na komentarze i tak sobie myślę, że ja mam niezrobione jeszcze pierniki w tym roku. Przez to, że wyjechaliśmy na początku grudnia do Berlina na 4 dni, tak? Tak, na 4 dni wyjechaliśmy, to mi się wszystko tak przesunęło. Oczywiście niczego nie żałuję, nie tam, żebym jakoś strasznie na tym ubolewała, ale jakbym nie wyjechała, to na pewno szybciej byśmy mieli pierniki i choinkę. A tak po prostu trochę wszystko jest później. A pierniki na pewno robię, no to jest, słuchajcie, tradycja taka wieloletnia od szkoły podstawowej, moje chciałam powiedzieć średniej, ale nie, ja od podstawówki robię pierniki. Rokrocznie z jednego przepisu. Kilka razy pokusiłam się o inne przepisy, a ten mój podstawowy z książki kucharskiej dla dzieci, z którego korzysta z kilkanaście przynajmniej osób z mojego otoczenia. Ostatnio nawet wysłałam zdjęcie tej książki do mojej bratowej. To jest po prostu historia. Dzisiaj moja kumpela, powiem wam kto, moja znajoma z kosmetykomanii, właścicielka marki, do mnie wysłała zdjęcie, że też robi pierniki z tej książki. Ona ma dokładnie tę samą książkę, ale Jezu, masakra. Ale ona ma ją w wersji angielskiej, więc w ogóle szok. Jezu, jaka piękna. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Mocniej. Ja mocniej, bo mam większe serduszko. Jaka śliczna. Wyładniałaś jeszcze. No dobra, trochę jednak zmieniłam sobie tą aranżację i dostawiłam więcej dziadków do orzechów, bo ja po prostu kocham te dziadki. A teraz, jak byliśmy w kinie na tej bardzo specyficznej komedii, znaczy są ludzie, którym będzie na pewno się to kino podobać, ale no mówię, mnie momentami bardzo ten film śmieszył, ale takie 5 na 10, ale jest tam taka scena, jak biorą jednego zakładnika i wkładają mu palec do dziadka do orzechów i ten dziadek mu ten palec odgryza, to, no odgryza. I to mnie strasznie śmieszyło i Piotrek powiedział, że o, to mogła być ja, bo
ta właścicielka tego domu, taka bogaczka, miała tych dziadków w dążach właśnie strasznie dużo i była ich wielką fanką i to tylko to też przyszłości.